Badanie elastograficzne wątroby, czyli fibroskan, ma bardzo wiele zalet. Jedną z nich jest powtarzalność i to, że zabieg ten możemy wielokrotnie wykonywać u tego samego pacjenta w różnych odstępach czasu. Jest to narzędzie diagnostyczne dla lekarza wspaniałe, z tego względu, że nie narażamy pacjenta po pierwsze na zabieg inwazyjny, bo to jest zabieg nieinwazyjny. Trudno sobie wyobrazić, żeby wykonywać biopsję wątroby u pacjenta na przykład 4 razy w roku. Natomiast zabieg fibroskanu, elastografii możemy wykonać. Poza tym, jeśli zlecamy pacjentowi jakieś leki czy postępowanie, stawiamy diagnozę, to mamy możliwość kontrolowania później stanu wątroby na podstawie zabiegu elastografii, czyli jako badanie wyjściowe i później w odstępach różnych, w zależności od tego, jak lekarz od chorób wątroby zleci pacjentowi badanie, kontrola stanu wątroby i efekty pozytywne, czy bez efektu leczenia choroby wątroby.